Dzień dobry, witamy w dzisiejszym Dzień vlogu. Dobry! No opowiadaj, Misiu, co tam u ciebie, bo wiem, że jesteś taki dumny i chcesz się pochwalić. Znaczy, jestem bardzo podekscytowany, bo to jest coś, o czym myślałem już przez rok. Dosłownie okrągły rok. Ta-da! Otóż to jest nowy telefon Xiaomi Mi 10. Rok temu go jeszcze nie było, więc to tak nie do końca prawda, że rok chciałem go kupić, ale chciałem kupić jego poprzednią wersję równo rok temu i nie wiem nawet, czy nie szukałem, już byłem bliski zamawiania rok temu tego telefonu, ale uznałem, że a dobra, póki jeszcze ten działa, będę na nim jechał. A ja korzystałem z tego oto telefonu, widać jak ładnie jest rozwalony, tak, widać. Dużo razy wylądował na ziemi, głównie podczas grania w poksy. Tutaj co się dzieje? Tutaj w ogóle wszystko odpadło, tu jest taki kawałeczek. Ogólnie telefon naprawdę, ja się dziwię, że wszystko w nim działało, śmigało tak jak powinno. A Kapi korzystał z niego jakieś 3 dobre lata, z czego w takim stanie chyba właśnie od ponad roku nawet. Tak, chyba ponad rok tak właśnie śmigałem sobie z takim telefonem. I jakieś 2 tygodnie temu ten telefon po prostu już umarł. Tak, ten telefon ma jakiś taki problem dziwny, że teraz, nie wiem czy będzie widać, widać było zmianę barwy? Nie wiem w sumie. Zniknął mi wyświetlacz. Tak, nie działa. Nie działa wyświetlacz. Nie dziwota. No okej. Pada nam bateria, więc trochę się tak zacięliśmy. Tak, wracamy po jakimś czasie. Tak jak mówiłem, znika wyświetlacz, ale co najlepsze, ten telefon działa. Działa. I można na niego dzwonić, co prawda teraz nie ma karty SIM, ale codziennie rano walą nam budziki i my nie jesteśmy w stanie tego wyłączyć. Ja próbowałem, wiecie, przytrzymać jakieś nie wiadomo, ale zawsze jak się przytrzymuje, to się wyświetlają jakby różne opcje. Jest kliknij, wyłącz, uruchom ponownie tryb samotowy. Tak, a to już jest ten nowszy telefon, do którego baterii nie da się dostać. Nie to co ten, na który przerzucił się Kapi po tym, jak ten już za nie mógł. Tak, ale ten telefon to jest po prostu... Bestia. Tak, ten telefon miał problemy z samym Messengerem. Nawet odpalenie go było problematyczne. Wejście w SMS-y już się zacina, no... Ale on jest bardzo stary. Jest bardzo stary, ma swoje lata, ale no jak go nie miał, jak nie miałem telefonu, no to przynajmniej ma internet, więc mogłem na Messengerze siedzieć. A teraz? A teraz wjeżdża taki oto telefon. Pokażę ekraniki. Wow! Taka różnica w rozmiarach, trochę byczek. Aparat ma. I właśnie... 108 megapikseli. Tak, ma 108 megapikseli. Bardzo się teraz chwalimy, wiem, ale to wiecie co? Nie, po prostu Kapi jest naprawdę dumny, bo... Tak, ale właśnie miałem to mówić. Ja zawsze miałem takie podejście, że za telefon chciałem dać jak najmniej, bo ja telefony miałem tylko i wyłącznie do dzwonienia, SMS-ów i Messengera. Nie używałem ani aparatu, no niczego nie używałem w telefonach. Natomiast przyszła Okcia i Okcia zaczęła korzystać z aparatu, z jakichś różnych aplikacji. Zresztą teraz też zaczynam korzystać z wielu aplikacji, ale głównie to chodzi też o aparat, bo Okcia lubi robić sobie zdjęcia, nie tylko sobie, wszystkiemu dookoła. Ten telefon miał tragiczny aparat, już ten był lepszy. To prawda. A ten to jest aktualnie bestia. No więc właśnie chodzi o to, że Kapi teraz się tutaj tak chwali, dlatego że jego wszystkie telefony były na zasadzie, wiecie, kończy się umowa. Nie dam więc... więcej niż 100 za ten telefon. Tak, mniej więcej takie miałem podejście. Dla Kapiego właśnie telefon był po prostu takim czymś, co musi mieć i tyle. I tak naprawdę ten telefon jest jego pierwszym telefonem, który sobie kupił, który sobie wymarzył, który chciał, który planował, więc. Duży wydatek. Do teraz mnie trochę boli, ale mam nadzieję, że będzie warto. No, na pewno będzie. Jest no, super, oby, naprawdę. Oby. Naprawdę z tego, co korzystaliśmy. Ma ogromną pamięć, super aparat, więc to jest dla nas najważniejsze, dla mnie najważniejsze. Właśnie. Wszystkie aplikacje będzie można do jakiegoś przerabiania zdjęć, bla, bla. No jak? Więc idziemy chyba teraz z niego pokorzystać, co? Możemy, dobra, możemy. Boże, brzmisz jakbym ja cię namawiała, to ty chcesz nas wyciągnąć. A skoro mam już nowy telefon, najwyższa pora go wytestować porządnie, między innymi pograć sobie w poksy. Bo tak jak wam mówiłem, jak rozwalił mi się telefon, to niefortunnie, ale nie byłem w stanie sobie pykać z racji takiej, że ten Okcie był, no jaki był, wiadomo. Więc teraz wracam po paru dniach rozłąki
I nie przesadzaj, cały czas grałeś. I nieprawda, nieprawda. To nie było dla ciebie tak przyjemne. Nieprawda, ja po prostu, wiesz, potrzebuję zaspokoić swoją taką małą potrzebę popykania sobie, więc sobie trochę popykamy, ale też zobaczymy, co jest w stanie ten aparacik wyciągnąć, bo tutaj jest solidny aparat, no. Więc mam nadzieję, że coś tam uda nam się ustrzelić. Cześć, Kamilek. To się nigdy nic nie zmienia. Chyba cenzura będziecie musieli zrobić. Czemu? Mówiłem słów powszechnie uważanych za niecenzuralne. I obraźliwe. Nie wiem, czy było słychać, wiesz? To git. Dawaj, Kasperek, kręć. Zaraz, no poczekaj, muszę poczekać, aż zaatakuję. Co ty? O! Wow, ale ładnie. Excellent, widzisz? Wow. Widać, że 40 level wbiłem. Złapał się? No nie, musi się 3 razy, oj, widzisz, 3 razy musi się pokręcić. I co tam, pograne? No, znaczy, tak, troszkę pograliśmy, nie było za dużej ekipy, ale to, co ten telefon robi w porównaniu do tych poprzednich, o Boże, ja nawet nie spodziewałem się, że można w cokolwiek tak płynnie grać. Tak jak mniej więcej jak odpaliliśmy ten aparat, ustawiliśmy no. 50 FPS-ów, jechaliśmy gdzieś i wszystko płynnie śmigało za nami. To tak prawda. Samo tutaj to wygląda. I powiem wam, no wiecie, no, zresztą jak ktoś był przyzwyczajony do grania na jakimś badziewiu, albo w ogóle na korzystaniu z badziewia i przesiada się na coś lepszego, to jest skok za duży aż. Szok. Tru. Więc Kapi sobie pograł, ja za nim pochodziłam i najwyższa pora coś zjeść. Niestety Kamilek namówił Kapiego na pizzę. Nie. O nie. Tak, zwalam to na Kamilka. Mnie nie trzeba do niczego namawiać. To ciebie pośrednio namówił, bo powiedział o pizzy. Ja tam wiadomo, że jak już usłyszałem pizza, to ciasto zacząłem rozgryzać moimi trzonowcami. Już ślinotoku dostałem i okcias takimi zaciśniętymi zębami. No dobra, jak będziesz chciał, dobrze, no i... Widzisz, jaka jestem dobra? No, naprawdę. Zgadzam się, no ale chociaż, nie? Nie zgadzasz się? Nie mów hop, co tobie niemiłe. Jeszcze nie zamówiliśmy, no więc właśnie. Nie wiem. Już jest dosyć późno, więc może być różnie, także... 19. Ale właśnie, jak to robimy? My się dogadamy poza kamerą, jak to robimy. No i właśnie o tym mówiłem. Wiecie, co tu jest napisane? Hasan Kebab. Ale, żeby nie było, nie mam, broń Boże, pretensji chciałam do Oki. Dobrze. Tak, dogadaliśmy się wspólnie. To jest nasza wspólna decyzja, że na pizzę czekalibyśmy za długo, a tutaj wchodzimy i za 10 minut będziemy przeżuwać mięsko. Ale jesteśmy bardzo głodni. Potwornie tak, jesteśmy głodni. Włączamy radyjko. O Jezus, ja się boję, że nie starczy mi jeden keps i naprawdę jak tutaj jechałem i już wiedziałem, że jadę po kepsa, zastanawiałem się, czy nie wziąć dwóch. To weź frytki też. A mojego i to tak nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie. Dobra, idziemy. Kebabik był przepyszny. Oczywiście mojego jeszcze zostało. Jak znak zodiaku lew. Po zjedzeniu. Jak ty jesteś koziora, że to nie jest, to nic, ale po zjedzeniu zawsze jak lew, czyli do spania. Możesz się teraz powylegiwać. A ja przed chwilą przeleciałam całe mieszkanie, na szczęście nie jest super wielkie i pozamykaliśmy wszędzie szczelnie okna, bo niestety, kiedy przychodzi już zmrok, chociaż jeszcze ciemno nie jest, tak, ale już o tej godzinie... Jak się trochę ochładza, to momentalnie wychodzi demon. Tak, po prostu w Świnoujściu jest tyle komarów, o czym już zresztą mówiliśmy w poprzednim vlogu, ale ten temat chyba będzie się przewijać do końca lata, bo albo przynajmniej na jakiś czas, nie wiem, często jest tak, że jest nagle taka plaga, jest a potem boom. Znikają, ale jest masakra. Ja ostatnio przez przypadek zostawiłam otwarte okno w kuchni, bo sprzątałam tam i było zapalone światło, poszłam sobie tutaj na chwilę. I to był największy błąd, jaki mogłam zrobić. Z białego sufitu? Tak, cała kuchnia była po prostu w czarnych kropkach i jeszcze taka ogromna ćma biała. Strasznie, jeszcze Kapiego wtedy nie było, więc musiałam sobie radzić sama. No, ale jest masa, na przykład rano jak jechałem rowerem, to o mój Boże, odbijało mi się od kurtki, to nie można mieć otwartych oczu, buzi, nic, no. Bo wszędzie wlatują. Więc niestety, czy nam jest gorąco, czy nam jest duszno, czy nie mamy czym oddychać, trudno. Najwyżej umrzemy w takiej puszce, ale przynajmniej nic nas nie pogryzie. Naprawdę, do tego stopnia, gdzie Kapi jest osobą, która nie znosi mieć zamkniętych okien. Tak, ja jestem głównym prowodyrem zamykania. Ja pamiętam jako pierwszy, żeby zamknąć okna. No. Zawsze możemy moskitierę sobie zamontować. Możemy, ale to... Ale...
To nie. By było jedno okno, bo nie chciałabym wszystkich tak... No, bo to chyba przyciemnia, nie? No, na pewno. No, więc tak, to by było na tyle zgadki o komarach. No patrzcie na to. Lucek jest oczywiście głodny, wiadomo, dlatego siedzi tutaj. I Okcia wykorzystuje to, że ten oto wariat sobie siedzi tutaj i prosi o żarcie. A ona tylko gra. Na moim telefonie de facto. Masz jakieś gry? Na moim telefonie sobie gra, nowym telefonie. I Mizia tego młodego pierda zamiast dać mu jakieś żarcie, nie? Tam, bo on w ogóle prosił ciebie, żebyś ty mu dał. Ja mu już dawałem dzisiaj 3 razy, jak wstałem rano i potem jak byłem i jak nie byłem. Jakoś nie zauważyłam i najwyraźniej Lucek też nie, więc nie pamiętaj. Nie wkręcicie mnie tak. To jest niesamowite, że ten oto jegomość, nie mówiąc żadnego słowa, przekonał cię do tego, że nie dałem mu żarcia. No widzę po nim, zobacz. No po prostu wygłodzony siedzi. Ciekawe, co zrobi, nie? Teraz. Jest. Uj, jak mruczy. No, dawaj. Poproś, Niuniuś. No, pobrać. Dobrze zareagowałem? Pięknie. Trenowaliśmy to przed odpaleniem tego klipa. Tak. Ej, weź tego spróbuj. Dawaj spróbuj. Jak małe szczeniaki, nie? Co jedzą tak na przednich łapach, że zadek im się podnosi. O, jak widać po świetle, mamy tutaj niezłą imprezkę. Ale przyszliśmy się już teraz tylko pożegnać. Mamy nadzieję, że vlog wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Koniecznie zostawcie też po sobie komentarz. Wiadomo. No i widzimy się w następnym vlogu. My lecimy do Poduszkowa. Bye! Bye.